Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Wiedźmina na moim kanale. I dziś będę robił kolejne wiedźmińskie zlecenie, tym razem z rejonu Nowigradu. Zostały mi już tylko i wyłącznie trzy zlecenia i właśnie z tego regionu. No i dziś będę robił zlecenie, to pierwsze, które mi wyskakuje. I jest to zlecenie nieuchwytny złodziejaszek na poziom sugerowany 13. Dobra, muszę sobie wejść na mapę, zobaczę gdzie to w ogóle jest. Widzę, że w samym środku Nowigradu, więc przeniosę się do tej bramy szybką podróżą, którą tutaj na szczęście mam od razu przy sobie. O. No dobra. Ciekawe jak będzie wyglądała trudność tego zadania, bo ostatnio na przykład zadanie na poziom 10 z walka z upiorem była tak ciężka. Ale jeśli to nie będzie walka z upiorem, to będzie to naprawdę bardzo łatwe na pewno. No i to zadanie tutaj przy tym targowisku widzę się rozpoczyna u niego. Sylwester Amello. No i zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Uszanowania, mistrzu. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znów jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, o, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? O ile coś dorzucisz do nagrody? Popyt na wiedźminów duży, a podaż niewielka, więc przebieram w ofertach. No i moja pierwsza stawka będzie 300. Nie chcę od razu go rozwścieczać już. 310, dobra, bo... 8. Trochę za dużo, ale kompromis niedaleko. No dobra, no to teraz dam 302. Trochę za dużo, ale kompromis niedaleko. Jak na razie spokojnie, więc zmniejszę na 300. Dobry z was negocjator, mistrzu. Niech będzie, przybijmy targu. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. No i dobra, 302 wynegocjowałem. No i zobaczmy, co tu, czy są tu jakieś w ogóle ślady w tym regionie. O, już coś mam. Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Dobra, i tu mam ślady dalej. Tylko gdzie one teraz idą? O, tutaj mam. Dobra, mam jego trop. I wygląda mi tak, jakby on podskakiwał i potem zaczął dreptać dalej. To tak wygląda, bo się przerywają. O, coś jest tu do zbadania. Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Dobrze ci radzę, że coś tam. Zamknij ryj i stój grzecznie w kolejce. Trzeba iść teraz gdzieś tutaj. Skoczył do fosu, ślad się rozwija.
To też tam zeskoczę. O nie, nie zauważyłem tego zbocza. To jest po prostu, te upadki tutaj są beznadziejne. To się też tu dlatego tak długo wczytuje, że mimo wszystko jest to wersja tworzona pod PlayStation 4 i tak też chodzi, bo nie wykorzystuje dysku SSD chociażby. I dlatego też właśnie tak bardzo jest potrzebna ta aktualizacja nowa na PlayStation 5, żeby zaczęli wykorzystywać ten dysk. No nie, jeszcze mnie tutaj cofło, ale dobra, szybko spróbuję za tym pójść. Pamiętam wszystko jak leciało, więc... Jak najszybciej tylko się da, spróbuję pobiec, żeby nie być zbyt dużo czasu stratnym. I teraz będzie tu do zbadania drugi raz. No i teraz trzeba biec tutaj. I dobrze skoczyć trzeba. Znów było tak blisko. Ja nie mogę, ale się udało. Ale strasznie blisko znowu było, żebym się zabił. No i dobra, mam dalszy jego ślad. O nie, zmienia się w człowieka, czyli to będzie chyba Doppler, na to mi wygląda. Ale zobaczmy co. Tu jeszcze odciski łap, a tu już trzewików. Czyżby kot w butach? Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. No i trzeba przeszukać ten dom. Tutaj powinien być jakiś ślad. O, widzę list. Proszę, wyedukowany ten nasz chochlik. Doppler, to wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuje mocnego tropu, żeby go dorwać. No i tak jak mówiłem, jest to Doppler. I mam nowy wpis w bestiariuszu, chochlik. Tylko teraz w ogóle jaki trop ja mogę znaleźć? Przydałby się chyba zapachowy. O, coś tutaj mam. Zobaczmy. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. No i też tak jak mówiłem, mam trop zapachu. Wszystko przewiduję, co się w tej misji będzie działo, a mimo wszystko nigdy w życiu jej nie robiłem. No dobra. I prowadzi mnie to do niego, tam gdzie ten strażnik świątynny. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie, rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie, bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Ładne masz perfumy. A mówią, że strażnicy to niedomyte chamy. Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! No i trzeba go gonić teraz. Tylko jak go mam złapać? Chwyć, mam dobrą opcję, dobra. Udało się. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty?
żelaza. Zestarzałem się. No i to się wydarzyło. Przestań się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigrodu. Tu złote czasy dla doplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany. Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale... Wpierw... Weź to. W ramach podzięki. Coś od niego dostałem. Zobaczmy co. Jeden punkt doświadczenia i 215 nowigradzkich koron. O 75 mniej niż miałem dostać u tamtego. Zobaczymy co on powie. No, ale oszczędziłem go, tego doplera. Więc raczej od niego nie dostanę tej kasy. Zobaczymy zresztą, jak tutaj rozmowa wyjdzie. No nie mogę teraz przejść przez te schody przez niego. O, dobra, udało się. W ogóle ciekawa bardzo była ta walka, że on się zamienił też w wiedźmina. Szkoda tylko, że tym razem zszedł na strzała. No tak jak mówię, to jest coś bardzo nieproporcjonalnego, bo widzieliście jak wyglądała walka z północnicą z misji z poprzedniego odcinka, która była niby na jeszcze łatwiejszym poziomie niż on, a była milion razy trudniejsza do pokonania. Nie rozumiem tego zupełnie, co tu się dzieje. No i dobra, tu jest mój zleceniodawca. Pogadajmy o tym, co się wydarzyło. Uszanowania, mistrzu. I po problemie. Przekonałem chochlika, żeby wrócił na wieś plątać koniom grzywy i szczać do mleka, jak tradycja nakazuje. A skąd ja mam niby wiedzieć, że prawdę mówicie? Nie ma trofeum, to nie ma nagrody. Lepiej, żeby jednak było. Bo jak zadziała niewidzialna ręka rynku, to za tydzień na zatku nie usiądziesz. Dam połowę tego, co się umawialiśmy. Nie więcej. I żadnych interesów już z tobą nie zrobię. Aha, no to tak połowę dostałem tutaj. Czyli zobaczmy, ile będzie teraz. 12 punktów doświadczenia i 150 nowigradzkich koron. Tamtego dostałem 215, czyli razem 365. To i tak o ponad 50 więcej niż było planowane. Jeszcze chochlik żyje, ten Doppler znaczy się. Więc dobrze się wszystko w miarę to fajnie zakończyło. Zobaczę jeszcze, jak wygląda wpis w bestiariuszu niby tego chochlika. Gdzie on w ogóle może być wpisany, to nie wiem. Chyba, że po prostu jako Doppler został wpisany. Zaraz się dowiem. Chochlik, no. Jest po prostu wpis chochlik. A jest na obrazku pokazany Doppler. No i teraz pozostały mi już tylko i wyłącznie dwa zlecenia wiedźmińskie na dwa następne filmy, które pojawią się jutro. A w tym odcinku byłoby to już na tyle i cześć.